Witam 4 marca. Dzisiaj pokażę różne stadium nasion, warzyw i kwiatów, które skiełkowały miesiąc od wysiewu, tydzień, dwa. W takiej temperaturze 5,8 stopnia, wilgotność 33% przebywają rzodkiewki, które w tej chwili tak wyglądają. Chyba są wyciągnięte, ale nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Wydaje mi się, że trochę są wyciągnięte. Jest to odmiana taka, jak tu widzimy. De Dix Huit Jours. Nasiona otoczakowane. One kiełkowały rzecz jasna w ciepłej temperaturze, w pokojowej, tam 20 stopni. Śmiesznie wyglądały niektóre siewki, bo miały na głowach czapeczki różowe. Z tych, no, z tego barwnika, które rośliny otoczakowane miały w sobie. Czyli na razie to są liścienie. Przekręcam je do światła, sterując tą skrzyneczką. Ale nie wiem też, czy przenieść je do cieplejszego pomieszczenia. Jak ktoś wie, niech podpowie. Ponadto szukam odmiany rzodkiewki o ostrym smaku, chociaż półostrym. Bo te z 10 odmian, czy 12, które w marketach widziałam, wszędzie jest opis łagodne, łagodne. Ta rzodkiewka jest odmianą bardzo wczesną. Proszę sobie przeczytać. Dobrze, kolejna pory. Por Bartek późny. I również nasiona w tym pomieszczeniu stoją, te siewki, a nasiona kiełkowały w ciepłym. Wydaje mi się, że pory mają się dobrze. Wysiane zostały 14 lutego. I tak też nie wiem, ile czasu je trzymać. Chyba jeszcze z miesiąc, wydaje mi się. Zanim... Albo i dłużej, może ktoś podpowie. Zanim się popikuje. A może w sumie trzeba je trzymać aż do maja, dopóki nie wyjdą na miejsce stałe. A przed nami papryki i papaja. I te papryki stały również w tamtym pomieszczeniu, ale miały za zimno prawdopodobnie, ponieważ te liścienie były bardzo, o, tak zamknięte. 4 dni stały w takiej temperaturze. W nocy mogło być nawet 2 stopnie. I tutaj wczoraj je wieczorem przynieśliśmy. Jest to odmiana Robertina. Średnio wczesna. Coś mi kot chyba choruje, bo jakoś sapie dziwnie. Robertina była 14 lutego wysiana i zalecana jest do uprawy w tunelu. Kolejna odmiana z moich nasion, papryka długa, czerwona, siła wzrostu identyczna, również 14 wysiewana lutego, zaraz pokażę, jak wygląda. I tak wygląda ta papryka długa. Jest to nagranie, które wrzuciłam 11 sierpnia. A obok niej jest słoniowa. Oj, 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 oj.
Kot tu ma swój owies, który tak nędznie wykiełkował, proszę bardzo. Tak nędznie poobgryzała już. Tu są siewki papryki elefant słoniowej. Chyba są trochę wyciągnięte, ale również siła wzrostu identyczna. I tutaj widzimy na nagraniu na moim kanale z 1 sierpnia fazę niedojrzałą tej papryki. Proszę, piękne, ma takie słoje. Tak. I na nagraniu z 11 sierpnia widzimy już, jak wygląda dojrzała. Fajna. Słoniowa elephant. Ja kupiłam nasiona od Econatura w nieoryginalnych opakowaniach. Ta coś się zaczęła psuć, gnić. A tu pięknie z kroplami wody wygląda słoniowa papryka. Proszę sobie zerknąć, kto jest zainteresowany, do filmiku. Papryka słodka rewia jest kolejną papryką wysianą przez nas. Bardzo wczesna do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych. I ta papryka słabiej skiełkowała, nie wszystkie nasionka, a nie zostało nic pominięte przy wysiewie. Również 14 lutego. Także błędem jest na pewno trzymanie w chłodnym pomieszczeniu siewek, bo to jest ciepłolubna roślinka. O, nie włączyłam nagrywania, więc chyba jeszcze raz pokażę. Albo wyłączyłam. Papryka Oda, słodka, fioletowa. Siewki są nieco niższe niż pozostałych. Również 14 wysiane. Oj. Odmiana bardzo wczesna. A tu nie wiem, czy włączyłam nagrywanie. Pokażę jeszcze raz, co to była za odmiana. Rewia pomarańczowa. Mniej wzeszło siewek. Bardzo wczesna. Tak. I kolejne papryki. To są papryki kupione na targu. Poza tą truskawkową, której zostało mi dwa czy trzy ziarenka. Papryka truskawkowa. To było od Econatury kupowane. I tak wygląda siewka. To jest jakaś z targu, to znaczy jakaś. Te, które wysiałam z targu, to były podłużne papryki. Czerwona, żółta, pomarańczowa i zielona. I tu widać, że nie wszystkie wzeszły. Tu coś wzeszło, ale obumarło. Czyli różna siła wzrostu. A jeszcze pokażę, to już nie warzywo, owoc. Papaja Golden Yellow. 13 stycznia z Wielkiej Brytanii nasionka przyjechały. 13 stycznia była wysiana. I tak wygląda 4 marca. Liścienie, te wielkie, a listki właściwe w środeczku. Proszę. Nierówne kiełkowanie. Różna wielkość siewek. Tu dopiero coś wychodzi. I to również stało w tym pomieszczeniu zimnym. Tam nawet 2 stopnie mogło być po skiełkowaniu. Papaja. Tak się to prezentuje. A tutaj na próbę nie mogłam się powstrzymać. Janosika arbuza o żółtym miąższu wysiałam. Takie 3 sieweczki mam. Zobaczymy, co wyjdzie z
z tak wczesnej uprawy. A tu jest seler korzeniowy talar. Bardzo wczesna odmiana, ale nic z tego nie będzie na 100%. Tak wyglądają siewki makabra. Albo to jest w ogóle zielsko. Bo tutaj, gdzie hipastrum wysiałam, siewki, przepraszam, nasiona, o, to są nasiona hipastrum, rośnie również takie coś. Albo coś w ziemi było, albo nam się seler wysypał po prostu tu. Tajemnica. To, co widać, wysiane zostało tydzień temu, 27 lutego. Jest to siewka cebuli kupionej w Chorwacji. To znaczy nasiona z Chorwacji przyjechały. Cebula Ramata Rosso di Milano. Dwa kiełki, tydzień od wysiewu. Również ziemniak wysiałam, zakupiony w sklepie chorwackim przez internet, zamawiane. Ziemniak odmiany Farmer. Tylko 5 sztuk na próbę, 6 wysieliśmy tydzień temu, 27. Ale jeszcze nie widać nic, żadnej sieweczki. Tu jest takie stanowisko, gdzie ustawiam nasiona, aby skiełkowały, a potem przejdą do tak zwanych odpowiednich pomieszczeń. I otóż jest to odmiana pomidora Pink Fig, wysiana 27 lutego. Wszystkie pomidory również w tym dniu, prawie wszystkie, zostały wysiane. Na razie takie maleństwa wyszły. Tydzień od wysiewu. Pink Fig. I nie jest to odmiana Pink King, jak ktoś mi napisał we wcześniejszym filmiku, gdzie pokazuję owoce, bo można zobaczyć sobie przekrój 16 pomidorów, które mieliśmy w sezonie 2020. To jest odmiana Pink Fig od Econatura kupione. Tutaj jest taki pomidorek z malutkich. Od powiedzmy sąsiada Marko. Tu jest odmiana ukraińska Bolszoi Polosaty i Kaban. Takie coś ma być. Mięsisty pomidorek. Wychodzą nieśmiało sieweczki. Znowuż od sąsiada fioletowy pomidorek. Też 27 luty. No i co? W podobnym stadium jest malinowy prezes z moich nasion, American Long z Chorwacji, jakiś długi pomidor. Dopiero zaczynają się wschody. Dalej. White Beauty. Od sąsiada Marko jeszcze nie kiełkuje. A tu gargamel z moich nasion wychodzą. Także nierówne kiełkowanie jest dalej. Malutki od sąsiada Marko wyłazi. Inny malutki. I taka odmiana Betalux. Ponoć niezasmaczna. Sprawdzimy. Oraz pomidor z ukraińskich nasion Intryga. Coś się dzieje bardzo małego, dopiero wyłazi. I ukraiński, to był gratis do arbuzów dorzuconych, tomat Hurma. Też dopiero coś wyłazi. Ale o kwiatkach kiełkujących zrobię drugi filmik. Także zapraszam też na kanał mój drugi, Koślawy Ogródek. Tam będę również wrzucała filmy. Nie będzie nam takiego miszmasz, jaki jest tutaj właśnie u Mardar, mydło i powidło. Na razie.